Rozdział szósty. Ogród udręczeń Była to poczciwa i wdzięczna istota, której serce rozszerzało się o tyle, o ile żałądek wypełniał się dobrą strawą i której duch ożywiał się w miarę jedzenia, jak u innych w miarę picia. Washington Irwing. Legenda o ospałym wąwozie Braginowie poszli do zięcia. Chcieli odwiedzić córkę, która zachorowała. Liska również chciała tam pójść, lecz zostawiono ją, by pilnowała mieszkania, bo wczoraj okradziono sąsiadów, a dziś jacyś podejrzani osobnicy kręcili się po podwórku. Nadszedł wieczór. Liza się nudziła. Wiedziała, że Roman ma dzisiaj dyżur. I było jej samej bardzo smutno. Usiadła przy oknie i dopóki się nie ściemniło. Obserwowała przechodniów. Potem zaczęła śpiewać. Z początku cicho, później coraz głośniej. Słuchała swego głosu i bardzo jej się podobał. Zdawało jej się, że nigdy nie słyszała piękniejszego śpiewu. W rogu pokoju wisiało duże lustro. Liska zapaliła lampę, postawiła ją na stole i stojąc przed lustrem ukłoniła się, a potem zaczęła śpiewać. Pędzi trójka, śnieg puszysty, mroźna noc dokoła nas. Świeci księżyc srebrzysty, i w zadumie stoi las. Skończyła piosenkę i przyciskając dłoń do serca, kłaniała się i uśmiechała do wyimaginowanej publiczności. Potem się roześmiała i pokazała sobie język. Zbliżyła się do lustra. Pośliniła brwi i rzęsy, zagryzła zębami wargi. Aby stały się jeszcze jaskrawsze, i długo obracała się przed lustrem, przybierając różne postawy. W pewnej chwili wydało się jej, że w sąsiednim pokoju coś się poruszyło. Zamarła w miejscu, nasłuchując. Lecz tam było cicho. Jednak wzięła lampę i poszła sprawdzić. Obejrzała pokój, nikogo. Wyszła do sieni, sprawdziła, czy drzwi są zamknięte. Potem udała się do swego pokoiku. Zaciągnęła firankę na oknie, lampę umieściła na stole i wysunąwszy z podłóżka kuferek, otworzyła go kluczem. Obejrzała schowane tam drobiazgi, potem wyjęła książkę w owiniętej zielonym papierem okładce, kuferek wsunęła na miejsce. Usiadła do stołu i zaczęła przeglądać poszczególne kartki. Czasem się uśmiechała lub chmurzyła. Potem położyła książeczkę na stole. Umieściła dzisiejszą datę 19 sierpnia 1923 roku. I ładnym, starannym pismem zaczęła zapełniać czystą kartkę papieru. Od czasu do czasu robiła przerwy, przypominała sobie coś, namyślała się, następnie znów pisała. W pewnej chwili trzasnęła furtka u bramy, i na podwórzu rozległy się szybkie kroki. Pewnie ktoś do żarskiej, pomyślała. Lecz kroki skierowały się ku schodom do ich mieszkania i rozległo się pukanie. Liza wybiegła do sieni. Kto tam? Ja, Roman. Chwilkę, zaczekaj. Liza wbiegła do swego pokoju, położyła czerwoną bibułę na zapisaną kartkę i rozejrzała się dookoła. Chciała włożyć książeczkę pod poduszkę, lecz rozmyśliła się. I umieściła ją między innymi książkami na półeczce w kącie między drzwiami a oknem. Potem znów wybiegła do sieni i otworzyła drzwi. Sama jesteś? Sama. Papa i mama poszli do Kobzowa. Zośka zachorowała. Zostawiono mnie w domu. Tak strasznie się nudzę. Jesteś bardzo miły, że przyszedłeś. Roman zdjął płaszcz i rzucił na krzesło. Potem usiadł. Liska zaczęła głaskać go po głowie. Posadził ją sobie na kolanach. Jak ci się udało zwolnić? Tęskniłem bardzo za tobą. Przecież nie widziałem cię cały dzień. Wieczorem przyszła koleżanka, więc poprosiłem ją, aby mnie zastąpiła przez dwie godzinki. I przybiegłem tu. Liza wydała wargi. A czy tamta koleżanka ładna? owszem, ładna. Wstrętny jesteś. Cóż ci takiego powiedziałem? Jest ładna, ale nie taka jak ty. Ty przecież dla mnie jedyna, najcudowniejsza, najśliczniejsza, najmilsza, najukochańsza. No dobrze, ale puść, dajże spokój. W godzinę potem Roman zaczął zbierać się do wyjścia. Liska w kuchni nastawiła samowar. Roman wszedł tam i chciał ją pożegnać. Nie odchodź Romku, napijesz się herbaty. Ale muszę, przecież obiecałem zaraz wrócić. To po cóż ja nastawiałem samowar? Napijesz się sama. Ucałował ją i chciał odejść. Od progu wrócił. Masz jaką książkę do przeczytania? Będę w nocy czytał. Czytałeś ogród udręczeń, Prewosta? Hmm, nie czytałem. Zina mi pożyczyła. Ciekawa rzecz. No to daj. Weź sam z półeczki. Mam usmolone ręce. Roman wrócił do pokoju liski. Jaka książka? krzyknął przez otwarte drzwi. W zielonym papierze. Roman wyjął z długiego szeregu książek owiniętą w zielony papier i włożył ją do kieszeni. Potem wyszedł do kuchni. Znów ucałował liskę. Kiedy przyjdziesz? Jutro wieczorem. Pójdziemy do kina. Dobrze. Na ulicy Roman spotkał braginów i przywitał się z nimi. Dokąd tak śpieszysz? spytał go bragin. Na dyżur, przyszedłem tylko na chwileczkę. A może wrócisz na herbatę? Nie można i tak sporo czasu zmarnowałem. Zastał Korniewską czytającą przy stoliku prawdę. Dziwna gazeta, rzekła do Romana. Nie można zrozumieć, gdzie prawda, gdzie kłamstwo. Gdy Korniewska odeszła, Roman wpisał do dziennika grupy, zamknął drzwi, położył się na kanapie i wyjął z kieszeni książeczkę, którą wziął od Liski. Otworzył ją i przeczytał u góry: Elżbieta Braginówna. Potem było dużymi literami: Mój pamiętnik, pod spodem w nawiasie: Kto go weźmie bez pytania, ten bez nosa pozostanie. Roman się zdumiał. Po co mi to dała? Mówiła ogród udręczeń prawosta. A może chce się pochwalić swą sztuką pisarską? Nie przyszło mu do głowy, że to omyłka i że książeczki w zielonej okładce były na półce dwie. Aliska zapomniała, że umieściła pamiętnik na półce. Roman zapalił papierosa i zaczął czytać od początku. Elżbieta Braginówna mój pamiętnik. Kto go weźmie bez czytania, ten bez nosa pozostanie. Lipiec 1920 roku. Otrzymałam w prezencie od Zinki ten piękny albumik i postanowiłam pisać swój pamiętnik. Ponieważ papieru jest mało, będę zapisywać tylko rzeczy najważniejsze. Mam 15 lat, jestem bardzo ładna. Gdy idę ulicą, to mężczyźni za mną się oglądają. To mnie bardzo cieszy. Lecz udaję, że nie widzę tego i że mi to obojętne. Tylko raz posprzeczałam się z Sońką. Ona strasznie głupia i za wiele o sobie myśli. Było to tak. Szłyśmy nad brzeżną. Prawie każdy przechodzący mężczyzna za nami się oglądał. A Sońka wciąż widziałaś, jak ten wojskowy na mnie patrzył i dwa razy się obejrzał. Zrobiłam do niego oko. On myśli, że ja wiele sobie z niego robię. Wówczas powiedziałam jej, że jest bezwstydna, bo sama ogląda się za każdym. Sońka strasznie się zgniewała i powiedziała, że jestem głupia, a ja jej nie powiedziałam. Że niech sobie nie wyobraża, że to za nią się oglądają, bo to za mną. Omal się nie wściekła, aż nos jej się zrobił czerwony. Mówi, że jestem smarkata jeszcze. A ja powiedziałam, że niech tam będę z markata, ale mam ładne nogi, a nie takie kulasy jak ona. I powiedziałam jeszcze tak: Dlaczego jak idziesz sama, to za tobą się nie oglądają, a ja pójdę sama, każdy się obejrzy. Ach, jaka była wściekła! A potem musiałam jej powiedzieć, że mówiłam to żartem. Bardzo jest źle być młodszą siostrą. Dla Sonki robią nowe sukienki albo przerabiają stare maminy, a ja muszę donosić te, których Sońka nie zniszczy. Niedawno płakałam, bo nie kupiono mi pantofelków. A ile razy obiecano? Szewc przyniósł dla Sonki ładne giemzowe pantofelki. Zaraz włożyła je i poszła na spacer. Cały Mińsk musi je widzieć. Mnie mamusia dała pantofelki Soni powiedziała. Jeszcze dobre. Rzuciła mnie w kąt. Nie będę ich nosić wcale. Niech Sońka naraz dwie pary nosi. I chodzę w sandałkach. A wieczorem Sońka ledwie przyszła do domu. Poobcierała sobie nogi do krwi. Narobiła odcisków. Tak się ucieszyłam tym. Powiedziałam, że jeśli mi da swe nowe, to zwrócę jej stare. A ona mówi, a figę. Szewc rozbije pantofelki. Taka chciwa świnia. Sierpień 1920 roku. Dziś są dwie nowiny. Bolszewicy zabrali Warszawę i Sońka dostała wysypki na twarzy. Strasznie się z tego cieszę. Nie z tego, że bolszewicy zabrali Warszawę, ale że Sońka ma krostki. Chociaż i Warszawa powinna być nasza. Wtedy będzie więcej pieniędzy, bo Polacy są szalenie bogaci. Gdy kiedyś, w 1919 roku, byli bolszewicy, to było tak ciężko, a przyszli Polacy, od razu wszystko przywieźli. Mnie wytłumaczono dlaczego to bo mają fabryki i sprzedają wszystko za złoto za granicę. Bolszewicy też powinni narobić dużo fabryk, żeby wszystko było tanie. Po obiedzie przyszła Zina. Ona jest o dwa lata starsza ode mnie, lecz bardzo się kochamy i nie lubimy. Sońki. Sońka też jej nie lubi. Powiedziała mamie, żeby nie pozwalała mi się z nią przyjaźnić. Ale mama odrzekła: Wy tylko wciąż się kłócicie, daj spokój. Zinka ma już narzeczonego. Mówiła, że zawsze się z nim całuje i że to strasznie przyjemne. Powiedziała, że chce mu się oddać. Ale on się nie domyśla tego. Zapytałam Zinkę, a jak to się oddaje? Opowiedziała mi wszystko. Pewnie trochę nakłamała, bo ja już tak robiłam z chłopcami, jak miałam 10 lat. Ale to wcale nie było dobre. A może nie umieliśmy. Zinka mi mówiła, że dziewczyna może się oddać, gdy jej urosną piersi. Zdjęłyśmy bluzki. I zaczęłyśmy porównywać piersi. Ja miałam prawie takie same jak Zinka, tylko u niej brodawki były większe. Teraz będę je nacierać oliwą i masować, bo od tego prędzej rosną. Sońka co wieczór myje swoje słoną wodą. Nie chciała powiedzieć po co to robi, ale się dowiedziałam od Zinki, że chce, aby były twarde, bo u niej zwisają. Wrzesień 1920 roku. To nieprawda, że bolszewicy zabrali Warszawę, lecz krosty słońce nie schodzą. Zrobiła jakiś krem i smaruje je, a na noc naciera twarz mlekiem. Idiotka myśli, że to jej pomoże. Mamusia powiedziała: Jak wyjdziesz za mąż, to to ci przejdzie. Ale cóż to ma wspólnego? Kilka razy chodziłyśmy się kąpać za tatarski most. Podpatrywali nas mężczyźni. Ja wcale się nie chowałam, a Sońka kąpała się w koszuli. Powiedziała mi, że jestem bezwstydnicą. Ale ja powiedziałam, że ona dlatego się wstydzi, że brzydka. Rzuciła we mnie błotem, a ja ją oblałam. Taka idiotka. Ona myśli, że ja nic nie rozumiem, Zinka jest bardzo szczęśliwa. Powiedziała mi wczoraj, oddała się narzeczonemu, że to i bolało, i wstyd, a jednak bardzo miłe. Jest taka wesoła i wciąż się śmieje. Mówi, że Kola potem bardzo się żenował i nie patrzył jej w oczy. Szczyci się, że teraz jest kobietą naprawdę. Może już nie zechce się ze mną przyjaźnić? Zapytałam Zinę, jak ona to zrobiła. Powiedziała, że jak ją całował, udała, że mdleje. Z początku przyniósł głupi wody, a potem tak się roznamiętnił, że aż jej sińców narobił, chociaż wcale mu się nie broniła. Wieczorem zapytałam Sońkę, czy się komuś oddawała. Ona tak się zaczerwieniła i zdaje się przestraszyła. Powiedziała: Co ty mówisz? Co ci przychodzi do głowy? Milcz, bo mama usłyszy i będzie awantura. Bardzo zazdroszczę Zince. Chciałabym prędzej mieć narzeczonego. Też bym tak zemdlała. Październik 1920 roku. Była straszna awantura. Mama biła Sońkę. Nazywała łajdaczką, prostytutką. Sońka płakała i mówiła, że on się z nią ożeni. Mama powiedziała Niech tylko się nie ożeni, z domu cię wypędzę. Pójdziesz na ulicę. Teraz wiem skąd tamta bransoleta. A jaka przebiegła? Znalazłam w ogrodzie, znalazłam. Czemu ja nic nie znajduję? Wtedy ja powiedziałam, bo mamusia już stara. A mamusia, jak zacznie na mnie krzyczeć? A ja mówię, mamo, przecież starsi mają słaby wzrok. Ja też znalazłam niedawno kolczyk. Głupia jesteś, milcz! krzyknęła mama. A sonika potem przyszła do mnie i strasznie płakała. Szkoda mi jej było, chociaż taka świnia. Zapytałam, dlaczego mam się ją tak beszta. Zaczynam ją szanować, chociaż nie warta tego. Listopad 1920 roku. Nic nie rozumiem. Mamusia kiedyś tak krzyczała na Sońkę, że będzie miała bękarta, to znaczy dziecko bez ślubu. A teraz jej dogadza i chwali, że mądra. Uważam, że obie są głupie. Wczoraj do nas przyszedł Kobzow, taki nadęty, zarozumiały. Dowiedziałam się, że to narzeczone Sońki. Tatuś też był zadowolony. Mówi, że Sońka zrobiła dobrą partię i bardzo się cieszy. Sonka przedtem wciąż płakała, a nawet mówiła, że się otruje. A ja ją pocieszałam. Teraz chodzi jak królowa, jak się zgniewa, tupie nogami i wcale ze mną nie rozmawia. Zawsze była podła, tylko udawała dobrą. Teraz już nie oszuka mnie więcej. Grudzień 1920 roku. Sonia wyszła za mąż Wzięła ślub w zaksie. Mamie to się nie podoba, ale inaczej nie można, bo Kobzow komunista. Teraz jestem całkiem nieszczęśliwa. Wszyscy tylko Sońka i Sońka. A Sońka nos zadziera i taka dumna się zrobiła. Tylko to dobrze, że teraz mamy lepsze jedzenie, bo Kobzow ma sporą pensję. Pajok według pierwszej kategorii i jakoś tam kombinuje. A myślałam, że komuniści nie kombinują. Nie lubię patrzeć, jak oni się ciaćkają. Pomyślałby kto, jaka gorąca miłość. Sonika tylko udaje, że kocha męża. Już ja to wiem. Zinka jest dziwna. Powiedziała mi, że zerwała z narzeczonym. Zapytałam ją dlaczego. Odparła: Znalazłam sobie lepszego. Jest kierownikiem dużej kooperatywy i ma ładne mieszkanie. Uważam, że to nieuczciwe, lecz nie powiedziała jej tego. Ja bym też chciała mieć bogatego narzeczonego albo męża. On by mi kupił ładne pantofelki i sukienkę. Lepsze niż masońka, zzieleniałaby z zazdrości. Ale ja nie mam szczęścia. Zapytałam Zinkę, czy jej nowy narzeczony nie będzie się gniewał, że oddała się komu innemu? Roześmiała się i powiedziała, że nigdy tego się nie dowie. Dała mi w prezencie funt landrynek i obiecała przynieść jeszcze. Nie jest taka sknera jak Sońka. Luty 1921 roku były moje urodziny. Tatuś mi kupił pończochy, ale takie nieładne, grube. Mamusia dała skarbonkę, a Sońka brązowego słonia. Może go pod ogon pocałować. Też prezent na urodziny. Taka kutwa. Przecież ja jej wyhaftowałam sześć ręczników. Tylko Kobzow kupił mi ładne pantofelki. Lecz spostrzegłam, że Sońka gniewa się o to na niego. A Zinka dała mi kilolandrynek i pudełko pudru łabąć. Opowiadała mi, że się spotyka nadal z Kolką, bo go kocha. I że z nim się bawi jak dawniej. Ostrzegłam ją, że z tego może urosnąć dziecko. Ale ona się śmiała i powiedziała, że jak ona nie zechce, to nie będzie. Ta Zinka jest mądrzejsza od Sońki i bardzo ją lubię. Jaka szkoda, że nie jest moją siostrą. Sońka urodziła syna. Ile było wrzasku! Jaka bieganina. Teraz to już mnie całkiem za nic mają. Wszyscy zachwycają się małym. Pokazali mi. Był wstrętny, pomarszczony, łysy. Powiedziałam, że brzydki. Jak się rzucili na mnie. Nigdy nie można ludziom prawdy powiedzieć. Ale nie przypuszczałam, że dziecko od razu było takie duże. Myślałam, że najwyżej jak ogórek. Teraz się nie dziwię, że Sońka tak wrzeszczała. Postanowiłam sobie, że nigdy nikomu się nie oddam. Chociażby mnie kochał. Pozwolę tylko się całować. Bo to nic wspólnego z dziećmi nie ma. Powiedziałam to zince, bardzo się śmiała ze mnie. Potem przyniosła mi taką książkę, gdzie jest wszystko opisane, tylko prosiła mnie, żeby nie dostrzegli starsi. Czytałam ją po cichu w nocy. To szalenie ciekawe, szczególnie rysunki i fotografie, ale trochę przykre. Marzec 1921 roku. Przyśniło mi się, że tańczyłam z jakimś pięknym, wysokim mężczyzną. Miał śliczne wąsy, czarne oczy i tak mnie przyciskał w tańcu do siebie, że tchu złapać nie mogłam. Potem poszliśmy do jakiegoś pokoju i on zaczął mnie całować. Wtedy ja udałam, że zemdlałam. On zaniósł mnie na łóżko i zaczął rozbierać. A ja tak się bałam i drżałam. Lecz otworzyły się drzwi i weszła Sońka. Rzekła, powiem to, mamusi, powiem ty, prostytutko, jak ja się przestraszyłam. Obudziłam się i tak mi serce waliło. Dobrze, że to tylko sen. Jednak szkoda, a Sońka to nawet we śnie mnie prześladuje. Kwiecień 1921 roku. Wczoraj siedziałam w oknie i czytałam Dima Trzej Muszketerowie. Co to za piękna książka. Nigdy w życiu nie czytałam ciekawszej. Chodnikiem szedł jakiś kraskom. Popatrzył na mnie i stanął. Uśmiechnęłam się do niego. Wówczas zaczął zbliżać się do okna. Chętnie bym z nim pomówiła, lecz się obawiałam mamy, więc uciekłam od okna i schowałam się za piecem. On postał trochę i poszedł. Pobiegłam do okna i obserwowałam go z dala. Na rogu ulicy stanął. Potem poszedł z powrotem. Wtedy zaciągnęłam firankę. Kraskom kilka razy przeszedł się pod oknem, a potem poszedł i nie wrócił. Och, jaka ja głupia! Trzeba było wyjść na ulicę. Może by tam udało się z nim pomówić. A taki śliczny! Maj 1921 roku. Szłam do łaźni ulicą Sadową i wyminęłam jakiegoś wojskowego. Nie zwróciłam na niego uwagi, bo się śpieszyłam. Wtedy ktoś z tyłu zawołał. Proszę pani, na jedną chwileczkę. Obróciłam się i od razu poznałam tamtego kraskoma. Udałam jednak, że nie przypominam go sobie. Zapytał mnie, dokąd idę. Powiedziałam, że do łaźni. Uparł się, że i on pójdzie ze mną i pomoże mi się myć. Taki komiczny. Powiedziałam, że go nie puszczą na kobiecy oddział. Wówczas on zaproponował mi, żebym poszła razem z nim na męski oddział. A tam mnie nie puszczą, rzekł na to. Powiedział, że nikt nie pozna, że jestem dziewczyną. Pomyślą, że to taki śliczny chłopiec, taki cudak. Gdy go żegnałam u wejścia do łaźni, przedstawił mi się Kraską Pawin. Bardzo ładne nazwisko. Spodziewałam się, że wyznaczy mi randkę, ale nie zrobił tego. I było mi potem przykro. Pewnie nie bardzo mu się podobałam. Myłam się i wciąż myślałam, jak on by mnie mył. Było mi przy tym trochę wstyd, a jednak przyjemnie a Sońka to zawsze chodzi z mężem do łaźni, do numeru. Patrzyłam na inne kobiety, lecz ja byłam najładniejsza. Teraz już nie masuję piersi, bo mam większe niż Zinka. Gdy wyszłam z łaźni, to pierwszą osobą, którą spostrzegłam, był Pawin. Chodził po drugiej stronie ulicy i czekał na mnie. Udawałam, że chcę go wyminąć, lecz przeciął mi drogę, i poszliśmy razem. Mówił, że mam piekielnie piękne oczy i włosy, że jestem najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widział. Był taki miły i coraz bardziej mi się podobał. Kazałam mu, nie odprowadzać mnie do domu, bo mamusia może to spostrzec. Wówczas poprosił mnie, abym przyszła kiedykolwiek na randkę. Z początku udawałam, że nie chcę. Wreszcie się zgodziłam i pożegnałam go. Pawin szalenie mi się podoba. Jest o wiele piękniejszy od Kobzowa i taki uprzejmy. Jeśli się ożeni ze mną, to Sońka wścieknie się ze złości. Ale nie pozwolę mu na nic więcej, tylko pocałować. Bo wcale nie zamierzam mieć dzieci i tak wrzeszczeć jak Sońka. Nie ma głupich. Czerwiec 1921 roku. Trzy razy byłam na randce z Pawinem. Przynosi mi kwiaty, ale wcale nie prosi, żebym chciała być jego narzeczoną lub żoną. Może się boi, że się nie zgodzę na to. Nie wiem, jak go ośmielić. Pytał mnie, czy kiedykolwiek kochałam. Powiedziałam, że nie. Potem zapytał, czy kocham go chociaż troszeczkę. Powiedziałam, że nie wiem. Czemuż on nie mówi, że mnie kocha? Jaki niedorajda! A może się boi, żebym go nie wyśmiała. Dziś pawin poszedł ze mną na spacer w kierunku dworca. Powiedział, że chce wstąpić do mieszkania coś wziąć. W bramie poprosił mnie, abym zaczekała, ale zaraz wrócił i powiedział, żebym wstąpiła do niego, bo czekać na ulicy przykro. Zgodziłam się na to. Mieszka w dwóch pięknych pokojach z osobnym wejściem. Poprosił mnie. Abym usiadła na kanapie i wyszedł do drugiego pokoju. Po chwili wrócił, usiadł obok mnie i zaczął całować. To wcale nie było przyjemne, ale nie broniłam mu, bo chciałam, żeby stał się moim narzeczonym. Nie wiem dlaczego powiedział mi, że nie jest dysponowany. Nie zrozumiałam tego. Niedługo potem Pawin powiedział, abym zaczekała, a on zaraz wróci. Dał mi jakieś ilustracje i prosił, abym się nie nudziła. Zamknął drzwi i odszedł. Wtedy zrobiło mi się straszno. Chciałam otworzyć okno na ulicę i wyleść z pokoju. Lecz przypomniałam sobie, że jest taki grzeczny i dobry, więc nie mogę go zmartwić. Zostałam. Pawień wrócił za pół godziny. Przyniósł flaszkę samogonu i jakiś pierożków. Kazał mi wypić. Lecz nie chciałam, bo to wstrętne. Wówczas on wypił pełną szklankę i powiedział: że jeśli chcę udowodnić, że go kocham, żebym też wypiła. Tak nalegał, że musiałam to zrobić. Pawin wypił resztę samogonu. Nagle zrobiło mi się tak wesoło, że zaczęłam śpiewać. Potem Pawin posadził mnie na kolana i znów mnie całował. I ja go całowałam. Później zaczął mnie rozbierać. Nie pozwalałam, ale powiedział, że podrze na mnie wszystko. Przestraszyłam się bardzo, przecież to moja jedyna dobra sukienka, i rozebrał mnie całkiem. Potem robił ze mną co chciał, chociaż uprzedzałam go, że nie chcę mieć dzieci i wcale nie był grzeczny. Gdy się broniłam i powiedziałam, że będę krzyczeć, odrzekł, tylko piśnij. To tak ciskuje pysk. Och, jakie to wstrętne! Czyż przypuszczałam, żeby mógł tak ze mną się obejść? Lipiec 1921 rok. Nie ma już wyjścia. Pawin robi ze mną co chce. Grozi mi, że jeśli nie będę mu posłuszna, to powie wszystko moim rodzicom. Pewnego razu zapytałam go, kiedy się pobierzemy. A on się roześmiał i odparł: Po co? Przecież i tak mam dobrze. Zresztą, nie podobasz mi się tak bardzo, żebym się z tobą związał. Musisz zrozumieć, że nie mogę się żenić z każdą dziewczyną, której sprawiłem przyjemność. Co by to było? Musiałbym harem założyć. Zresztą, zaczynasz mnie już nudzić. Jakie to przykre. A może on tylko żartuje? Ośmieliłam się i zapytałam go kiedyś, jak postąpi, jeśli zajdę w ciążę. Powiedział, a cóż to mnie obchodzi. Zresztą teraz nie takie czasy, żeby sobie tym głowem zaprzątać. Teraz dziećmi opiekuje się państwo. O to się nie martw. Możesz rodzić nawet po dwanaście naraz. Sierpień, 1921 rok. Stała się rzecz okropna. Pawin, jak zwykle, zaprowadził mnie do siebie. Znowu kazał pić samogon, a gdy się upiłam, rozebrał mnie i schował wszystkie moje rzeczy w drugim pokoju. Następnie wrócił stamtąd w towarzystwie jeszcze dwóch mężczyzn. Płakałam ze wstydu i rozpaczy, lecz to nic nie pomogło. Robili ze mną co chcieli, i potem ledwie mogłam wrócić do domu. Mama zwróciła uwagę, że bardzo źle wyglądam. Powiedziała mi jej, że jestem chora i że boli mnie głowa. Nie wiem, co teraz robić. Widzę, że on nie tylko mnie nie kocha, ale nawet nie szanuje. Może ta wódka, którą piliśmy, była zapłatą za mnie. Brzydzę się siebie samej. Postanowiłam, że jeśli zajdę w ciążę, to się otruję. Innego wyjścia nie ma. Na randkę z Pawinem przedwczoraj i wczoraj nie poszłam. Niech się stanie, co ma się stać. To taki podlec, że wszystkiego się po nim można spodziewać. Po południu spostrzegłam, że Pawin chodzi pod oknami naszego mieszkania i gwiżdże. Z początku bardzo się przestraszyłam, później zdecydowałam się z nim rozmówić i powiedzieć wszystko. Wyszłam z domu. Na rogu ulicy on do mnie się przyłączył. Zapytał ostro. Czy musi czekać na mnie godzinami? Wtedy powiedziałam, że jest podlec, że go nienawidzę i że nigdy do niego nie przyjdę. A jeśli będzie mi dokuczał, to się otruję i napiszę obszernie, co ze mną zrobił i że mnie do tego doprowadził. Wyszłam z równowagi i zaczęłam krzyczeć Jesteś podły, łotr, a nie oficer, jesteś łobuz. Dookoła nas zaczęli zatrzymywać się ludzie. Pawin zbladł. Zaczął mnie uspokajać. Lisko, nie denerwuj się, wytłumaczę ci wszystko. Wtedy plunęłam mu w twarz i powiedziałam: już mi wszystko wytłumaczyłeś. Pobiegłam ulicą, sama nie wiem gdzie. Wróciłam do domu późno, lecz byłam już zupełnie spokojna. Wszystko jedno, co się stanie. Lepiej nie żyć, aniżeli być tak poniewieraną. Sierpień 1921 roku. Smutno mi bardzo. Wciąż się chcę płakać i płaczę, gdy nikt nie widzi. Tylko Zina mnie pociesza, lecz i jej nie powiedziałam o Pawinie. Jakby się cieszyła Sońka, gdyby się dowiedziała o wszystkim. Ona mnie wprost nienawidzi, bo jestem coraz ładniejsza, a ona brzydnie. Nie może mi tego darować. Zmusza do pracy. Liczy każdy kawałek chleba, który zjem. Za stołem i ona je mało daje przykład. A potem się opycha po kątach. Ja w nocy budzę się z głodu i boję się pójść poszukać czegoś w szafce. Dobrze, że chociaż jest ogród. Idę tam w dzień i jem marchew, brukiew, rzepę. Nie miałabym mu razy do Sońki, gdyby u nas była bieda. Lecz żyjemy w porównaniu do innych obywateli dobrze. Kobzow tyle zarabia i dorabia. Że mamy stale i mąkę, i słoninę, a nawet cukier, żeby chociaż prędzej wyjść za mąż. Wszystko jedno za kogo? Żeby tylko się uwolnić od sonki i nie doznawać tych upokorzeń. Pawina nie widziałam od dawna. Groźby swej nie spełnił, do rodziców nic nie napisał. Pewnie stchórzył. Wrzesień 1921 roku. Teraz mi lepiej. Papa zaczął zarabiać, więc Sońka nie tak już nosa zadziera, że ona utrzymuje cały dom. A czy to ona utrzymywała? Przecież to jej mąż. Nie rozumiem, co on w niej znalazł. Tak bardzo ją kocha. Przecież Sońka ma podły charakter i jest wstrętna. Często przychodzi do nas kuzyn Pawlusza. Jest starszy ode mnie o 10 lat. Wciąż na mnie patrzy. Robi takie baranie oczy i wzdycha. Udaję, że nie widzę tego i nie rozumiem, a potem śmieję się z niego. Gdybym chciała, to zaraz by się ze mną ożenił. Lecz on mało zarabia. Nie mógłby kupować mi ładnych sukienek, więc po cóż mi taki mąż? Gdy nikogo nie ma w domu, całuje mi rękę i prawi komplementy. Niedawno poprosił, abym mu pozwoliła się pocałować. Powiedziałam: Co też ci do głowy przychodzi? Przecież to wstyd. Jaki głupi. Mógł to zrobić i bez pytania. Pawin mnie nie pytał. Wczoraj była mu Zinki. Ona już jest mężatką. U nich w domu tak pięknie. Ma dużo sukienek i ładną bieliznę. Bardzo jej zazdroszczę. Usmażyła trzy kotlety. Zinka nie miała apetytu. Ale ja zjadłam wszystko. Zinka myśli że jestem jeszcze panna i opowiada mi różne rzeczy o swoim mężu i o Mikołaju, bo nadal go widuję i kochają się. Powiedziałam, że mąż może o tym się dowiedzieć, ale ona mówiła, że trzeba tak robić, aby się nie dowiedział, bo będzie mu przykro. Październik 1921 roku. Pawłusza oświadczył mi się z miłością. Prosił, żebym zgodziła się być jego żoną. Powiedziałam mu, że jestem za młoda i nie wyjdę za niego za mąż, bo mało zarabia, więc jakbyśmy żyli? Pawłusza powiedział, że dorabia prywatnie, lecz się nie zgodziłam. Zinka zapoznała mnie z bratem Koli, Saszą. Bardzo mi się podoba. Jest wysoki, zgrabny i ma piękne oczy. Tylko twarz nieładna, ale za to ślicznie gra na gitarze i śpiewa. Powiedziałam Zince, że on mi się podoba. Radziła mi puścić się z nim. Odparłam, że się boję, aby nie mieć dziecka. Wówczas Zinka zaczęła mnie uczyć, jak się zabezpieczyć od tego. Ona zawsze tak robi. Mówiła, że kobieta odciąży brzydnie. Wiem, że to nieprawda, bo znam kobiety, które miały po kilkoro dzieci, a jednak są ładne. To tylko sońka zrobiła się taką ropuchą. Ale to kara za zły charakter. Listopad 1921 roku. Och, ta Zinka, to ona tak urządziła. Zaprosiła mnie do siebie, a tam był Sasza. Piliśmy herbatę i śpiewali. Potem Zinka mrugnęła do mnie i wyszła z pokoju. Zrozumiałam, że ona namówiła Saszkę, żeby mnie wziął. Czułam się dziwnie. Było mi tak gorąco. I chciałam, żeby to prędzej nastąpiło. A on tak zwlekał, aż musiałam go zachęcać. Potem trochę się broniłam, ale nie tak znowu, żeby go odstraszyć. Jednak wyszło niedobrze. Sasza potem wciąż całował mi ręce i przepraszał. Udawałam, że się gniewam na niego. Powiedziałam, że nadużył mego zaufania. Potem wróciła zinka i kpiła z nas. Pytała, czy dobrze się bawiliśmy, czy było wesoło. Czemu nie odzywamy się do siebie? Dlaczego Sasza ma uszy czerwone, a mnie oczy latają? Z Saszą spotykam się często, zawsze u Ziny. Teraz nie krępujemy się jej wcale i jest nam dobrze. A Pawłuszka nadal mnie ubóstwia, lecz jemu się nie oddam, chyba jeśli się zdecyduję wyjść za niego za mąż. Zinka mi opowiadała, że puściła się pierwszy raz, gdy miała 13 lat, i że potem długo chorowała. O mężu mówiła, że to idiota, ale że bardzo ją kocha. Ona, taka doświadczona, pokazywała mi, jak trzeba mieć stosunki, aby było naprawdę przyjemnie. Uczyła, jak wabić mężczyzn. Ale to, to ja sama umiem. Grudzień 1921 roku. Wczoraj, w sobotę, przyszła Zinka i zawołała mnie do siebie. Powiedziała, że pójdziemy razem do łaźni, bo weźmie numer. Mówiła, że nie lubi myć się w ogólnej, bo tam brudno. Zjadłyśmy obiad i poszły. Zinka tak dziwnie się zachowywała, że teraz jej się boję. Powiedziała, że mężczyźni jej zbrzydli i że kocha mnie. Zapewniłam Zinkę, że też się kocham. Lecz ona, Zaczęła mnie całować, a potem robiła mi takie rzeczy, że wstyd, ale bałam się sprzeciwić. Nie rozumiem, jaką widzi w tym przyjemność. Powiedziała mi potem, że mężczyźni to podelcy i świnie, a stosunki z nimi Ochyda, że można mieć jeszcze większą przyjemność bez nich. Opowiadała mi dużo o chorobach wenerycznych i nastraszyła mnie bardzo. Lecz po cóż w takim razie zrobiła to, że się oddałam Saszce? Styczeń 1922 roku. Bardzo dużo czytam książek o miłości. Teraz już nie kochają się tak jak dawniej. Może ludzie zrobili się gorsi. Dawniej mężczyzna dla swej ukochanej naprawdę w ogień by się rzucił, a teraz to tylko udaje miłość. A nawet w wodę by nie skoczył. Ach, jakbym chciała, żeby we mnie się zakochał jakiś rycerz albo dwóch i żeby o mnie ze sobą walczyli, a ja potem dałabym zwycięzcy ucałować rękę. No, a gdyby był bogaty i miał piękny zamek, to wyszłabym za niego za mąż. Potem miałabym ślicznych paziów i kochałabym ich. Ale przede wszystkim musieliby bardzo dużo cierpieć i udowadniać swoją miłość. Ach, jak to przyjemnie, bo obecni mężczyźni to są straszni materialiści. Luty 1922 roku Zinka naprawdę mnie kocha. W zeszłym tygodniu były moje urodziny. Dała mi w prezencie trzy pary ładnej bielizny i materiał na sukienkę. Jest o mnie zazdrosna. Nie pozwala mi kokietować mężczyzn. Saszkę, gdy przyszedł do niej i jak ja byłam tam, wygnała. Powiedziała, że jest drań i że jeśli ma narzeczoną, to niech się nie zaleca do innych dziewczyn. Znajomość z Rolką zerwała. Zapytałam ją, jak żyje z mężem. Powiedziała, iż udaje, że ma upławy, więc rzadko mają stosunki. Nie pozwala mu. Papa kupił mi na urodziny palto i trzewiki. Mamusia szal. Świnia Sońka chusteczkę do nosa. Zupełnie nieładna. Niech sobie nią tyłek wytrze. Ale wzięłam, bo nie wypada inaczej. Kobzow dał mi w sekrecie trochę pieniędzy. Boi się Sońki. A oficjalnie składane lusterko na stół. Teraz jestem ładnie ubrana. Wszystko nowe i piękne. Jestem bardzo wdzięczna Zince, chociaż trochę jej się boję. Ona mi powiedziała, że gdyby to było możliwe, to porzuciłaby męża i żyła ze mną. Od czasu do czasu zostaję u niej na noc i śpimy razem. Jednak to dla mnie przykre, bo rozumiem, że tak nie powinno być. Ach, gdyby mężczyźni byli tak mili, dobrzy i serdeczni jak Zinka. Dlaczego ona nie jest mężczyzną? Dzisiaj Zinka się rozpłakała. Powiedziała, że już sześć tygodni nie ma periodu i że się boi, iż zaszła w ciążę. Ordynarnie kleła męża. Mówiła, że poroni, że jest na to rada. Zapytałam ją. Dlaczego nie zapobiegła temu? Powiedziała, że od tego czasu, jak zaczęła się kochać ze mną i zerwała z kolką, zaprzestała tego. Bo bardzo rzadko śpi z mężem. Poza tym przypuszczała, że jej nie zapłodni, bo ma przeszło 50 lat. Marzec 1922 roku. Dziś wieczorem byłam sama w domu. Przyszedł Pawłuszka. Był tak onieśmielony, że jesteśmy sami. I to mężczyzna. Z ma rację. Wszyscy w stosunku do kobiet są idioci. Albo podelcy. Albo głupi. Byłam jakoś dziwnie rozmarzona, rozleniwiona i nagle, tak bardzo mi się zachciało, żeby je wziął siłą. Pawłuszek chciał odejść, lecz kazałam mu posiedzieć, bo boję się zostać sama w mieszkaniu. Starałam się go podniecić, ale nic. Położyłam się na kanapie i kazałam mu usiąść przy mnie i opowiadać coś wesołego. Więc coś tam paplał, nie do rzeczy. Zapytałam, czy słyszy, jak mi bije serce. Powiedział, że nie. Wtedy położyłam sobie jego dłoń na piersi i kazałam wyczuć to. On się żenował coraz bardziej i powiedział, że nic nie czuje. Wówczas kazałam mu przyłożyć ucho. Dopiero wtedy mnie pocałował. Wtedy ja go pocałowałam. Nagle, jakby się wściekł, podarł mi majtki, chociaż wcale się nie broniłam, bo nie chciałam go speszyć, jak kiedyś Saszę, i wreszcie zupełnie nic nie zrobił, tylko powalał mnie. Świntuch! Musiałam się potem myć. Zinka poszła dzisiaj ze mną do łaźni i wzięła numer. Zrobiła taką wannę, że ledwo można było wytrzymać. Potem. Gdy się przyzwyczaiła, dolewała wciąż gorącej wody i długo tam siedziała. A woda była taka, że ja nie mogłam ręki włożyć. Biedaczka. W domu skacze ze stołu i pije jakiś odwar. Mówiła mi, że jeśli naparzyć tytoniu i wypić, to na pewno zabije płód. Lecz to bardzo wstrętne. Kwiecień 1922 roku. Zinka leży w domu. Jest zupełnie chora. Była dwa tygodnie w szpitalu. Coś tam sobie popsuła i trzeba było robić operację. Jaka głupia. Przecież mogła urodzić. Wczoraj byłam u niej. Taka wymizerowana, blada, oczy w czarnych obwódkach. Jak mi jej szkoda. Jutro pójdę na łąkę i nazbieram dla niej kwiatów. Już są, bo to koniec kwietnia. Wczoraj rano poszłam po kwiaty. Włożyłam starą spódniczkę i bluzkę, a na nogi tylko sandałki. Słońce tak paliło. Do południa nazbierałam duży bukiet. Chciało mi się jeść, lecz poszłam na skraj lasu. Położyłam się na trawie i usnęłam. Ktoś mnie obudził. Zobaczyłam niskiego, krępego, dobrze ubranego mężczyznę. Zapytał. Czy panienka sprzedaje kwiaty? Powiedziałam, że nie. Usiadł obok mnie i wypytywał, skąd jestem. Powiedziałam, że ze wsi i że się nazywam Katia. On powiedział, że kupi moje kwiaty i że da mi pięć rubli. Wyjął z kieszonki i pokazał mi złotą monetę, lecz poprosił, abym go za to pocałowała. Obejrzałam się. W pobliżu nikogo nie było, więc wyraziłam zgodę. Wtedy on, nie upominając się wcale o pocałunek, zawinął mi spódniczkę. Chciałam potem odejść i upomniałam się o pięć rubli, lecz powiedział, żebym zaczekała, bo pięć rubli za jeden raz to za dużo. Musiałam długo czekać. Kazał mi potem iść w las i tam powtórzyło się to samo. Potem on już chciał odejść. Powiedziałam: A pięć rubli. On się zaśmiał i odrzekł: Na drugi raz Nie bądź taka głupia!. Wtedy zapłakałam. On poszedł, ale potem stanął i krzyknął: E, mała, łapaj! Rzucił mi monetę. Jednak dotrzymał słowa i kwiatów nie wziął. Słyszałam, że kobieta, która bierze za to pieniądze, nazywa się prostytutka. Ale ja przecież tylko raz wzięłam i dlatego, że byłam głodna, a Sońka gorsza jak prostytutka, bo mąż na nią pracuje. Dla niej kradnie, a ona nic nie robi. Przecież on za to właśnie jej płaci, że z nią śpi. Bo gdyby spał ze mną, to by mnie utrzymywał. Maj 1922 roku. Zinka bardzo się ucieszyła z kwiatów. Będę je jej często nosiła. Pawłuszka stale do nas przychodzi. Wciąż prosi, żebym poszła z nim na spacer. Wiem, czego chce. A może mu wstyd, że wtedy nie potrafił nic zrobić? Wreszcie powiedziałam mu, że pójdę jutro rano zbierać kwiaty dla koleżanki i żeby czekał na mnie na ulicy. Nie włożyłam majtek, żeby znów nie podarł. I jest ciepło. On był taki niespokojny, i ręce mu drżały. Ledwie odeszliśmy trochę od miasta, już zaczął mnie całować, mówić głupie zaklęcia i prosić, żebym mu się oddała. Wreszcie się zgodziłam. I ten raz było niedobrze. Udawałam, że mnie strasznie boli, a potem udawałam, że płaczę. Pytałam, a co będzie, jak mama się dowie? Powiedział, że mnie kocha i że ożeni się ze mną. Odrzekłam, że nie można, bo jest za biedny. Potem znów mieliśmy stosunek, ale już się nie denerwował i było dobrze. Mówił mi wciąż, że jestem jego bóstwem i pytał, co ma zrobić, aby udowodnić mi swą miłość. Powiedziałam, żeby zjadł dzwonek. Zjadł kwiat wraz z łodygą. Pewnie naprawdę mnie kocha. Czerwiec 1922 roku. Zinka wyzdrowiała, ale jeszcze nie przyszła do sił. Teraz już nie bawi się ze mną jak dawniej, lecz bardzo mnie lubi i całuje mi ręce i twarz. Nie mówiłam jej ani o tamtych pięciu rublach, ani o pawłuszce. Chodzimy często na spacery, bo kazano jej być dużo na świeżym powietrzu. Pawłuszce bardzo rzadko się oddają. Tylko wtedy, kiedy mnie samej się chce. Inaczej mogę mu się znudzić. A Sasza wcale mnie nie kochał. Przekonałam się o tym. Gdy spotkałam go kilkakrotnie na mieście, to nawet nie podszedł, aby się przywitać. Lipiec 1922 roku. Sasza, straszny drań. Zinka mi mówiła, że opowiada wszystkim znajomym, że się puszczam na prawo i lewo. To on ze złości, że go odpaliłam. Jaki łotr. A przecież nic nie wie. Nawet myśli, że byłam dziewicą, gdy mu się oddałam. Żeby to nie doszło do mamy. Jak się wytłumaczę z tego, że nie jestem panną? Zresztą powiem, że mnie Pawłuszka zgwałcił i jeśli mama koniecznie chce, to on może się ze mną ożenić. Zinka już się czuje dobrze. Znów mnie pieści po dawnemu. Mówi, że gdy będzie bogata, to będziemy mieszkać razem i nie będziemy wcale się zadawać z mężczyznami. Co dzień chodzimy plażować. Idziemy daleko od kąpiących się i wygrzewamy się na słońcu całkiem nago. Pewnego razu dostrzegłam, że z zakrzaków obserwują nas przez doradkę trzej wojskowi. Zinka nic nie spostrzegła, a ja jej nie powiedziałam o tym. Przypomniałam sobie Pawina i jego kolegów. Taka mnie złość ogarnęła. Umyślnie położyłam się tak, aby było wszystko widać. Niech się oblizują psy. Jak przypomnę sobie Pawina, to na długo tracę humor i nie mogę zrozumieć, jak mogłam go kochać. Sierpień 1922 roku. Dowiedziałam się ciekawej nowiny. Sońka otrzymała list od Romana, w którym pisze, że wkrótce przyjedzie do Mińska. Roman był dawniej narzeczonym Sońki. To będzie heca, gdy się dowie, że wyszła za mąż. Żmija. A przecież tak się zaklinała dawniej, że go kocha. Sońka może by nic mi o liście nie powiedziała, lecz chcą, żeby mąż się nie dowiedział o tym, iż była dawniej narzeczoną Romana. Powiedzieli mi, że przedstawią go Kobzowowi jako naszego krewnego. Roman przyjechał. Jest zupełnie inny niż dawniej. Ledwie go poznałam, ale taki wesoły. Myślałam, że się oburzy na Sońkę za to, że wyszła za mąż. Lecz nic jej nie powiedział. Pewnie już się kocha w innej. Wszyscy są tacy. A mnie tak się przyglądał. Udawałam, że nie spostrzegłam tego. Lecz to mi się bardzo podobało. Zinka zaczyna mnie już nudzić swoją miłością. Wcale mnie to nie zadowala, tylko rozdrażnia. Unikam jej jak mogę. Wrzesień 1922 roku. Roman był u nas drugi raz. Przyjechał tu z Bobrujska kupować książki. Dał mi w upominku książkę Arcybaszewa, Sanin. Lecz mama zabrała mi ją i powiedziała, że jestem za młoda na taką lekturę. Jaka głupia, żeby wiedziała tylko, jakie książki ja czytam, a Sawina wezmę z czytelni. Zdaje mi się, że podobam się Romanowi, lecz on mi się nie podoba. Nie lubię techników. Co innego, żeby był oficerem albo artystą. Wolę już Ozimowa niż jego. Chociaż Ozimow jest dla mnie za stary, lecz za to jest partyjny. Ma dobre stanowisko i karierę przed sobą. Postanowiłam, że jeśli wyjdę za mąż, za któregokolwiek z obecnych adoratorów, to tylko za Ozimowa, a Pawłuszka musi się zadowolić tym, co mu dałam. Taki sam gołobizun jak Roman. Dałam przezwiska wszystkim swoim znajomym, zależnie od ich wyglądu i cech charakteru, które potrafiłam dostrzec. Mama, krowa, papa, hipopotam, Sonia, ropucha, pawin, szakal, sasza, osioł, pawłuszka, cielę, ozimow, lis, kobzow, wół. Roman, Baran. A Roman dlatego Baran, że nie zbił sońki za to, że wyszła za innego za mąż. Wczoraj był u nas Roman. Grał w preferansa i tak rozzłościł Ozimowa, że tamten się wściekł. A Roman był zupełnie spokojny, chociaż on właśnie przegrał. Bardzo jestem zadowolona, że Ozimow dostał po nosie. Przekreśliłam w pamiętniku przezwisko Romana baran, a napisałam wilk. Jeśli o lis, to Roman będzie wilk. Uważałam to za słuszne. Zinka zanudza mnie swoją miłością. Daje mi upominki, pisze do mnie także czułe listy, bo mówi, że nie potrafi wyrazić słowami swej miłości. Gdyby to mężczyźni byli tak mili i oddani jak ona... Lecz przekonałam się, że naprawdę są podli. Wszystko to, co czytam w książkach o miłości do kobiet, to są głupstwa. To tylko wybieg, za pomocą którego chcą zdobyć kobietę. Oni nic nie narażają się przy tym, ale my. Jednak bez nich byłoby smutno, bo kto by nas podziwiał, wybałuszał oczy i baraniał, gdy się pokaże trochę kolanka? I wszyscy są jednakowi. Ozimow zdaje się mądry a jak zacznę włosy poprawiać, żeby uwydatnić piersi, to aż się zaczerwienia. Gdybym ja była mężczyzną, to mnie taka Sońka za nos by nie wodziła, lecz nigdy bym nie skrzywdziła dziewczyny. Przecież można wszystko robić, ale trzeba być uczciwym i nie zmuszać do cierpienia, a potem wyszydzać, jak Sasza. Pawłusza wczoraj prosił mnie, abym mu dała na pamiątkę chusteczkę, Wiedziałam, że jest zasmarkana. On odparł, że to nic i że będzie dla niego jeszcze droższą pamiątką. Dałam mu ją, jaki głupi. Listopad 1920 roku. Sońka się pokłóciła z mężem. Prosiła, aby kupił jej brylantowe kolczyki, które sprzedawała z biedy pewna pani. Kobzow powiedział, że żonie komunisty nie wypada nosić w uszach brylantowych kolczyków. A ona się rozgniewała i krzyczy, a czy wypada komuniście okradać magazyny państwowe i skonfiskowane przez czeka rzeczy? Wszyscy jesteście dranie. Wynikła straszna awantura. Ja tak bardzo się cieszyłam. Tylko potem głupi przeprosił ją. Jest kogo przepraszać. He. ci mężczyźni zawsze tacy. Albo szmaty, albo chamy. Pawłusza niedawno zapytał mnie znowu, co ma zrobić, aby udowodnić mi swą miłość. Powiedziałam, żeby zjadł solniczkę soli. I zjadł. Teraz, gdy prosi mnie, abym mu się oddała, to zawsze musi za to coś zrobić. Albo wypić kilka szklanek wody, albo beczeć. Albo powiedzieć dziesięć razy: Przysięgam, że jestem idiota. Chciałabym, żeby mnie kochał prawdziwy mężczyzna, taki, jacy są w filmach. Może być i brzydki, lecz żeby był śmiały, mądry, tajemniczy, bogaty i żeby mi zazdrościły go inne kobiety. Dobrze by było być żoną lotnika, bo jak się zabije, to potem płacą emeryturę. I można samej robić hardą minę. Chciałabym bardzo być aktorką filmową. Przecież jestem taka ładna. Nawet zinka, kobieta mnie kocha. Często się rozbieram i patrzę na siebie w lustro. Jaka jestem piękna, i dlaczego we mnie się nie zakocha jakiś bohater? Kilka razy myślałam tak. Dobrze by było się rozebrać i pójść nago ulicą. Gdzie jest najwięcej ludzi, niech by widzieli jaka jestem. Słyszałam, że za granicą kobiety tańczą na scenie nago. Ja bym też tak tańczyła, tylko mam trochę za duże piersi, ale nie zwisają mi ani ani, pewnie dlatego tak urosły, że smarowałam oliwą i tarłam ręcznikiem. Teraz co wieczór moczę je słoną wodą, jak sońka. Od tego robią się twarde i nie rosną. Ale to głupstwo. Mężczyźni lubią duże piersi. Pawłusza, omal nie je, gdy je całuje. Grudzień 1922 roku. Sońka zwichnęła nogę. Dobrze jej tak. Chodzi nos do góry. Taka fifarajka. A w domu wrzeszczy jak przekupka. A jaki brudas. Boi się zimna i nawet szyi nie wymyje, śmierdzi jak koza. Jak ją Kobzow kocha, chociaż i z niego też flejtuch dobry. Ozimów często do nas przychodzi i mama bardzo się tym cieszy. Gdybym wiedziała, że prędko umrze, to wyszłabym za niego. Ale pewnie będzie bardzo długo żył i jest taki ostrożny, rozsądny. Chciał niedawno pocałować mnie w szyję. Ale ja się oburzyłam. Co pan sobie myśli? Wczoraj wieczorem przyszedł Roman, jednak pomimo tego, że jest technikiem, wydaje mi się dość miły. Powiedział, że przypominam mu jakąś aktorkę filmową. Mówił to zupełnie szczerze. Gdyby on miał takie stanowisko jak Ozimow, to zgodziłabym się być jego żoną. Więcej mi się podoba niż Pawłusza albo Ozimow. Tylko to źle, że jest za młody, a młodzi na każdą kobietę lecą i dla każdej umierają z miłości, a później obgadują. Styczeń 1923 roku. Zapoznałam się w kinie z jakimś starszym panem. Zdaje mi się, że to Nepman był dobrze ubrany. Pozwoliłam mu odprowadzić mnie do domu. Taki poważny. Wciąż wypytywał, czy mi się dobrze powodzi. Powiedział, że jeśli będę czegoś potrzebowała, to żeby mu powiedzieć. Zawsze chętnie mi dopomoże, bo to dla niego drobnostka. Kilka razy to powtórzył i dał mi swój adres. Jednak jestem głupia. Trzeba było od razu powiedzieć, że mi w domu źle, że nie mam pieniędzy nawet na kino. Na pewno by mi dał. Zinka byłaby mądrzejsza. Nie myślę, aby dał mi pieniądze darmo, ale to nie stanowi różnicy. Wiem, że taki solidny pan nie będzie opowiadał wszędzie jak Saszka. Smarkacze najgorsi, tylko żeby nie miał choroby wenerycznej. Strasznie się tego boję. Miałam awanturę o Romana, a wszystkiego narobiła świnia Sońka. Sama się kocha w Romanie i nie podoba jej się, że go kokietuję. Ja przecież każdego mężczyznę, czy mi się podoba, czy nie, kokietuję. Nagadała mamie, że zaniedbuję Ozimowa. Chcą koniecznie, abym wyszła za mąż za niego. A on nawet nie oświadczył mi się z miłością. Chcą jak najszybciej wypchnąć mnie z domu, ale ja się nie śpieszę. Może u niego będzie mi gorzej niż w domu? W tydzień potem przyszedł do nas Roman. Rodzice tak zimno go przyjęli. A ja umyślnie byłam dla niego bardzo dobra. To na złość słońce. Poprosiłam go, żeby koniecznie przyszedł 11 lutego na moje urodziny. Luty 1923 rok. Wczoraj poszłam z Zinką na wieczorynkę do jej kuzynki Leny. Było kilka dziewcząt i kilku chłopców, techników telegrafu, bo brat Leny również jest technikiem. Zaproszono nas na kolację, lecz jadłam mało, bo nie wypadało się opychać wobec chłopców. Lena potem poprosiła mnie i Zinkę do swojego pokoju, i zjadłyśmy funt kiełbasy i wypiły flaszkę samogonu z wiśniowym sokiem. Ja piłam najwięcej, bo Zinka wciąż mnie częstowała. Potem całkiem zwariowałam. Śmiałam się, śpiewałam, wreszcie zaczęłam opowiadać głupstwa. Zina zaprowadziła mnie do sypialni i położyła do łóżka. Zdawało mi się, że fruwam w powietrzu. Było strasznie gorąco. Później przyszedł jakiś chłopiec i szukał czegoś na stoliku. Wtedy całkiem zgłupiałam. Zawołałam go i kazałam, żeby mnie całował. Później, w najnieodpowiedniejszej chwili, ktoś otworzył drzwi, popatrzył i prędko się wycofał. Gdy chłopiec mój poszedł, Przybiegła Zinka i zaczęła mi wymyślać, mówiąc, że to wstyd i że ją kompromituję. Och, co ja narobiłam! Po cóż ona mnie upiła? Potem zrobiło mi się lepiej i wyszłam na salę. Wszyscy chłopcy chcieli ze mną tańczyć, lecz Zinka powiedziała, że zaraz idziemy. Wtedy każdy chciał mnie odprowadzić, ale Zinka sama mnie odprowadziła. Wielki wstyd! I nie dlatego, że się oddałam. Sama nie wiem komu, tylko że wszyscy o tym wiedzą. Teraz będę bardzo ostrożna. Przysięgam, że jeśli w domu nikt się o tym nie dowie, to będzie to ostatnie moje głupstwo. Przedwczoraj były moje urodziny. Jestem już duża panna, więc tatuś na moją cześć urządził wieczór. Zaproszono dużo znajomych. Był Ozimow, Pawłusza. Dużo chłopców i koleżanek. Bawiliśmy się bardzo wesoło. Ja miałam nową, ładną, granatową sukienkę z kremowym kołnierzykiem i mankietami. Wszystkie koleżanki mi zazdrościły. Jestem taka szczęśliwa. Był i Roman, ale ten nas wszystkich zdziwił. Dał mi w upominku najdroższe prezenty i nie mogę zrozumieć, jak na to się zdobył. Sońka zzieleniała ze złości i powiedziała, że Roman wcale nie jest technikiem, tylko pewnie fałszuje pieniądze. Tatuś ją zwymyślał za to. Tatuś i mamusia poprzednio źle się odzywali o Romanie, mówiąc, że to golec, ale teraz zamilkli. O prezentach Romana nikomu nie mówimy, nawet mężowi Sońki, bo to bardzo dziwne. Gdybyśmy grali w spowiednika, Roman mnie pocałował ale musiałam go zachęcić. Teraz, gdybym miała wybierać, za kogo mam wyjść za mąż, czy za Romana, czy za Ozimowa, to wolałabym Romana. Chyba, że znalazłby się ktoś lepszy, bo to nic ciekawego być żoną technika. Techników nie lubię strasznie. Zinkami mówił, że Szura Kustin, który był na wieczorynce u Leny, opowiada wszystkim, że się puszczam za butelkę wódki jaki podlec, jeszcze w domu się dowiedzą. To on wszedł wtedy do pokoju. Przedtem bardzo mi się podobał, bo jest ładny, a teraz nienawidzę go. Roman jest dziwny. Doprowadził do awantury z ciotką, która nawymyślała nie wiadomo komu. Kobzow myślał, że jemu i był ogromnie przerażony. A ja wszystko widziałam i tylko dusiłam się ze śmiechu. Później Roman zbeształ Ozimowa. Przyczepił się do niego, że się źle wyraża o Trockim i Leninie. Ale ja wiem, że to nie o nich chodziło, ale o mnie. Zaczynam go lubić. Wydaje mi się naprawdę interesujący. Marzec 1923 roku. Roman od dawna nie przychodzi. Nie rozumiem dlaczego. W domu często go wspominają. Są oburzeni, że zrobił taką awanturę Ozimowowi. Szczególnie Sońka. Taka podłaż mija. A kiedyś nim się zachwycała. Mamusia się gniewa, że obraził Ozimowa i kazała mi go przeprosić. Powiedziałam. Nigdy. Z jakiej racji? Jeśli jest komunistą, to niech nie mówi głupstw. Niech się nie wyraża źle o Trockim. Chociaż to Żyd. Mama krzyknęła. Widzicie ją? Nowo upieczona komunistka, ale papa powiedział, że Romanowi można wybaczyć, bo był pijany i nie wie, co mówił. Tak mi przykro, że nie mam pieniędzy na drobne wydatki. Kilka razy koleżanki zapraszały mnie na zabawę lub do kina, a ja się wymawiałam, bo nie miałam nawet na bilet. O każdą drobnostkę trzeba żebrać u papy, a papie samemu tak trudno. Sońki, bym za nic nie poprosiła. Pewnego razu przypomniałam sobie tamtego nepmana, z którym zapoznałam się w kinie. Postanowiłam pójść do niego. Ma ładne mieszkanie i elegancką służącą. Zapytała mnie, do kogo? Powiedziałam, że do pana Komlowa. Poszła, a ja czekałam w przedpokoju. Potem wyszedł Komlow. Zobaczył mnie i wcale się nie zdziwił. Powiedział głośno. Nareszcie Tatiana Michajłowna mnie odwiedziła. Jaki przebiegły. Zaprosił mnie do pokoju i tak grzecznie traktował. Dał ciastek i jakiegoś dobrego wina. Powiedział mi, że jest specem, inżynierem, że przyjechał z Ameryki i jest obywatelem amerykańskim, chociaż urodził się i uczył w Rosji że teraz pracuje dla rządu sowieckiego i dużo zarabia, że ma żonę w Chicago. Wypytywał mnie o stosunki rodzinne. Powiedziałam mu trochę prawdy, a trochę skłamałam. Chciałam bardzo, żeby wziął mnie na kolana i popieścił. Wtedy łatwiej mogłabym poprosić go o pieniądze. Lecz był taki opanowany, bardzo grzeczny i miły. Nie wypytywał ani o moje imię, ani o moje nazwisko. Nazywał mnie wciąż Tatiana Michajłowna. Później zapytał mnie, czy nie czas już do domu. Sam mnie odprowadził. Z dala od domu pożegnałam go. Pocałował mi obie dłonie. Przez chwilę się wahał, a potem pocałował w usta. Poprosił, abym przyszła do niego w sobotę wieczorem i wsadził mi coś do kieszeni palta. W domu... W swoim pokoiku wyjęłam zawinięty w papier od czekolady dziesięciodolarowy banknot. Gdzie ja to rozmienię? W sobotę było mi bardzo trudno wyrwać się z domu. Mama nie pozwoliła mi włożyć nowej sukienki, pantofelków i palta. Musiałam iść w starych. Tylko cała się wymyłam. Włożyłam czystą, najładniejszą bieliznę. I naperfumowałam piersi i pachy. Jedwabne pończochy, prezent Romana, wzięłam do kieszeni. Musiałam je włożyć w ustępie. Komlow na mnie czekał. Służącej nie było. W pokojach tak miło pachniało. Zapytał mnie, czy piłam kiedykolwiek szampana. Powiedziałam, że nie. Wstydziłam się, że mam starą sukienkę. Ale on wcale nie zwracał na to uwagi. Wciąż całował mi ręce. Szampan jest bardzo smaczny, i potem było tak wesoło. Kozłow posadził mnie na kolana i zapytał się, czy jestem dziewicą. Wiedziałam, że go nie oszukam, i powiedziałam, że nie. Mówiłam, że narzeczony mnie zgwałcił, ale tylko jeden raz. On się śmiał. Pytał, czy się go nie boję. Odpowiedziałam, że jest bardzo miły i że wcale się go nie boję. Wtedy zdjął ze mnie sukienkę i zaniósł do sypialni. Był bardzo delikatny i ostrożny. Powiedział, że będziemy robić wszystko tak, aby nie zaszła w ciążę. Zachwycał się moim ciałem. Mówił mi, że nie trzeba wcale się wstydzić, bo to wszystko jest naturalne, tylko trzeba być dyskretną i ostrożną, aby nie narazić się na plotki. Bo ludzie są bardzo źli. Och, jak ja to dobrze wiem i bez niego. Szkoda, że jest taki stary. Postarałabym się, aby się rozwiódł z żoną i ożenił ze mną. Kwiecień 1923 roku. Wszyscy mnie ubóstwiają. Zinka tak szalenie mnie pieści. Mówi, że jeśli będę oddawać się mężczyznom, to odgryzie mi nos. Powiedziała, że można doskonale bez nich się obejść. Ona od dawna nie śpi z mężem. Mówi mu, że ją szalenie boli przy stosunkach i musi wypocząć. Pawłusza zakochał się we mnie na zabój. Gdy z nim rozmawiam, całkiem głupieje. To mnie już nudzi. Zapytał znów, co ma robić, żeby udowodnić, iż mnie kocha. Powiedziałam, żeby się wykastrował. On tak się zasmucił, a potem zapytał, czy naprawdę tego chce. Pomyślałam, że wariat może to zrobić, i powiedziałam, że to żart. Wszędzie mężczyźni tak mi się przypatrują. Rozumiem o co im chodzi, ale figę. Jednak to bardzo przyjemne. Później opowiadam o tym zince. A ona się marszczy, i tak badawczo mi się przygląda. Och, jaka głupia! Ona jest całkiem zboczona. Często się onanizuje. Ja też się onanizuję, ale bardzo rzadko. Powiedziała mi, że miała stosunek z psem, ale to wstrętne. Zaczynam nią się brzydzić. Po co mówiła o psie? Ja bym tego nigdy nie opowiedziała. Zinka mówiła, że mężczyzna nie sprawia jej przyjemności, bo gdy jest trzeźwy. To wszystko u niego za prędko, a gdy pijany to zamęcza. I to w ogóle to źle uregulowane. Najlepiej samej albo z dziewczyną. W każdą sobotę idę do Komlowa. On poprosił mnie, żebym siedziała przy stole nago. Chętnie to robię. Każdym razem daje mi 10 dolarów. Jestem teraz bogaczka. Mam już 60 dolarów. Gdyby mieć takich siedmiu kochanków, to miałabym po 70 dolarów tygodniowo. Miesięcznie przeszło 250, a rocznie 3000. Jakbym się ubierała? Kupiłabym sobie futro, samochód, pojechała za granicę. A może przyjęliby mnie do filmu? Gdybym była artystką, to na pewno zakochałby się we mnie jakiś piękny milioner albo angielski lord. Ozimów znów do nas przychodzi. Mama jest bardzo zadowolona. Mówi mi, abym go nie lekceważyła, bo to najlepsza partia. Trochę go kokietuję, ale nie więcej niż wszystkich, bo wcale mi się nie podoba. Szalenie nudny i pospolity. Wciąż a my, a komuna, a smyczka, a proletariat. A tak go obchodzi proletariat, jak i kobzowa. Roman miał rację, gdy powiedział mu. O materialistach. Maj 1923 rok. Szale nie lubię wiosny. Mogę leciutko się ubierać. Tak, żeby przeświecały nogi. Nosić bluzeczki bez rękawów i nie wkładać ponczoch. Mam tak śliczne nogi, że przyjemnie je pokazywać. Powiedziałem Komlowi, że bardzo chcę być artystką filmową. Lecz on uznał, że się nie nadaje przede wszystkim dlatego, że jestem zatęga. a poza tym trzeba mieć fotogeniczną twarz. Zmartwiłam się bardzo. Spróbowałam się głodzić. Później rzuciłam to. Przecież ja i tak zawsze byłam głodna. Jest mi lepiej od tego czasu, jak zeszłam się z zinką, a potem z komlowem. Wczoraj podszedł do mnie na skwerze szura kustin, i zaczął się Mizdrzyć. Powiedziałam od razu, że jest świnia i drań. Odrzekł. A ty kurwa. Och, czemu ja nie mężczyzna? Ja bym go zbiła. Po prostu zabiłabym podelca. Jacy to dranie, jak jemu się oddasz, to ubóstwia i chodzi jak paw. A jak innemu, to kurwa. Nienawidzę takich smarkaczy i przepędzam ich, gdy się do mnie zalecają. Teraz jest mi o wiele lepiej. Sońka z mężem wynieśli się z mieszkania. Powiedzieli, że im tu za ciasno, ale to przez komstwo. Nie chcą utrzymywać całej rodziny. Jakie to brzydkie. Przecież Kobzow tyle zarabia, właściwie kradnie. Kupuje dla swej sonki różne rzeczy, biżuterie, antyki. Sam zbiera złote monety. A pomów z nim, co za ideowiec? Ozimów, zdaje mi się, jest jeszcze gorszy, lecz przeczuwam, że wyjdę za niego za mąż. On może zrobić wielką karierę, bo ma stosunki w cyku. Przyjemnie być żoną dygnitarza, służbowy samochód, mieszkanie. No, i ogólny szacunek. Wczoraj wieczorem przyszedł Roman. Pisałam pamiętnik. Zapomniałam zamknąć drzwi, a on tak niespodziewanie wszedł. Nie wiem, dlaczego się przestraszyłam. Roman wypytywał o Ozimowa. Powiedział, że przyjechał do Mińska na stałe. Nie wiem, dlaczego ucieszyłam się tym, bo przecież go nie kocham. Umówiliśmy się. Że nie powiemy papie i mamie o tym spotkaniu. Obiecał przyjść w niedzielę. Trzeba go kokietować. Niech będzie w rezerwie. Zresztą trzeba mu się odwdzięczyć za tamte prezenty. Gdyby można było zrobić to co się chce, a nie wciąż kłamać, to powiedziałabym szczerze: wiesz co, Romku? Rozumiem, że bardzo mnie pragniesz. Więc chodźmy na łóżko. Bo dla mnie to drobnostka, tylko bądź dyskretny. Lecz trzeba wciąż kłamać i udawać. Roman naprawdę mi imponuje. Myślałam, że będzie skrępowany, bo dostrzeże, że wszyscy na niego źle patrzą. A on tak wesoło i swobodnie ze wszystkimi się przywitał. Potem opowiadał wiele ciekawych i mądrych rzeczy. Ozimow był bardzo zły i wcale się do niego nie odzywał. Mamusia dostrzegła, że Roman ma jasne włosy. Wówczas i ja przypomniałam sobie, że przedtem miał ciemne. On powiedział, że pewna panna wyraziła życzenie, żeby miał jasne włosy, więc zrobił tak. To mi się podoba. Świadczy to o szacunku dla kobiety, nawet dla jej kaprysów. Mamusia poprosiła Romana, żeby nas odwiedzał. Bardzo się tym cieszę. Czerwiec 1923 roku. Wymknęłam się na spacer z Romanem. Spotkaliśmy się w gubernatorskim ogrodzie, a potem poszliśmy do lasu. Było mi tak dobrze i wesoło. Spostrzegłam, że Roman bardzo się do mnie pali. Postanowiłam, że mu się oddam, lecz on zwlekał, chociaż było tak dużo sposobności. Dopiero w lesie mnie pocałował, a potem na brzegu jeziorka oddałam mu się. Mył mi stopy, całował kolana i może by nic nie było, gdybym sama go nie zachęciła. Roman jest we mnie zakochany i chociaż z innymi mądry, ze mną całkiem głupi. W drodze powrotnej naubliżali nam soldaty, którzy prowadzili do lasu we czterech jedną dziewkę. Byłam u Komlowa. Zapytał mnie, czy pojechałabym z nim na Ukrainę. Powiedziałam, że to niemożliwe. Nie oddałam mu się, bo miałam period. Jednak dał mi 10 dolarów. Jest bardzo dobry i dyskretny. I takie ciekawe rzeczy opowiada. Uczy, jak postępować z mężczyznami, jak przestrzegać higieny, jak zapobiec chorobom wenerycznym i ciąży. Doradza, co czytać. Znów byłam z Romanem na spacerze. Gdyśmy wracali do domu, zapytał mnie, czy chcę być jego żoną. Zrobiłam głupstwo. Wielkie głupstwo. Powiedziałam, że tak. Nie wiem, jak mi się to wyrwało. Teraz żałuję tego bardzo. Mam mnóstwo kłopotów. Co sobotę idę do Komlowa. Od czasu do czasu spotykam się z Zinką, potem pawłusza. Wreszcie Roman. To mnie wcale nie męczy, ale trzeba pamiętać, jak z kim się zachowywać. Szczególnie trudno z Zinką. Ona wciąż jest o mnie zazdrosna i ją najtrudniej oszukiwać. Lipiec 1923 roku. Przy końcu czerwca odbyły się moje zaręczyny z Romanem. Było bardzo wesoło. Roman przyprowadził swego przyjaciela. Wybitnego komunistę, oficera krasnej armii. Bardzo miły i wesoły, chociaż brzydki. Gdyby wszyscy komuniści byli tacy jak on, to można by ich szanować. Nie ma w nim pychy, blagi, pozowania na nadczłowieka. Rozweselił nas wszystkich i wyraźnie kpił z kobzowa. Teraz sądzę, że w ogóle wybitni komuniści są lepsi. I nie tak zadzierają nosy jak ci średniacy. Po zaręczynach ogarnął mnie smutek. Teraz wszystko przepadło. Wkrótce zostanę żoną technika, nawet niepartyjnego. Zaczynam odczuwać urazę do Romana, no i do siebie też, że tak łatwo się zgodziłam na to głupstwo. Nie wiem, co Roman będzie miał ze swego wynalazku, ale dobrego stanowiska na pewno nie otrzyma. Może dadzą mu trochę pieniędzy. Jaka jestem głupia. Nie mogę sobie darować tej strasznej pomyłki. Wolałabym teraz wyjść za mąż za Ozimowa, a nieżeli za Romana. Przecież mogłabym mieć go jak kochanka, a teraz wszystko przepadło. Wczoraj Roman zaczął rozwijać plany o tym, jak wyjedzie ze mną do centralnej Rosji i znajdzie tam posadę. Jak będziemy żyć cicho, dobrze, jak będziemy się kochać. A mnie serce bolało i w domu się popłakałam. Przeklinałam i tamte jezioro, i spacery, i siebie, i Romana. Nie ma żadnego już wyjścia. Roman mieszka teraz u Jarskiej. Wpuszczam go do siebie nocami i śpimy razem. Lecz gdy pomyślę, że zwiąże mi życie, i że będę żoną jakiegoś technika, to się wściekam. Czuję, że zaczynam go nienawidzić. Wstrętne są dla mnie jego słowa i techniczny znaczek na czapce. W ogóle wszystko, co jest związane z jego osobą. Tak marzyłam zawsze o dużym, pięknym mieszkaniu, o tym, żeby być żoną komisarza. A teraz wszystko runęło przez tego, idiotę. Ukradł moje szczęście, zniszczył moją przyszłość. Dlaczego nie wyszłam za mąż za Ozimowa? Wczoraj, w sobotę, poszłam do Komlowa. Gdy zobaczyłam na stole wino, kwiaty, piękne mieszkanko, to się rozpłakałam. Długo wypytywał mnie o co chodzi, lecz nie powiedziałam mu nic. Potem coś skłamałam. O, gdybym miała takiego męża. Cóż z tego, że stary. Gdybym była damą, to mogłabym urządzić sobie prywatne życie według swego gustu. Tym razem Komlow dał mi 20 dolarów. Pewnie myślał, że płakałam ze względu na jakieś kłopoty materialne. Wciąż myślę, co robić. Szukam jakiegoś wyjścia. A może pojechać z Komlowem na Ukrainę? dałby mi potem dużo pieniędzy i znalazłabym sobie męża z przyszłością jaka ja głupia to straszne okropne i tak muszę cierpieć za jedną chwilę nierozwagi dobrze by było żeby roman umarł żeby się stało jakieś nieszczęście niedawno płakałam gdy przyśniło mi się niedawno płakałam gdy przyśniło mi się że przyniesiono dla niego trumnę a teraz płaczę, że żyje, niechby umarł. Ale nie, będzie żył. Ja nigdy nie miałam szczęścia. Zawsze tylko cierpiałam. Po co on zabrał mi moje szczęście, zatruł życie? Po co? Jak z tego wyjść?